Cześć, ja mam na mnie Kuba. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku z Fishing Planet. W którym to dziś będziemy szukali potwornego okonia dręczyciela. Oczywiście na samotnej willi, leśnej willi. Oj, co ja powiedziałem, samotnej willi, samotna gwiazda jest, a tutaj jest leśna willa w Czechach. Mój błąd, moi drodzy, się zagalopowałem. W poprzednim odcinku właśnie a propos samotnej gwiazdy szukaliśmy szalonookiego bufalo, którego udało nam się złowić, rekordowa ryba do tej pory. Zakończenie tego poprzedniego odcinka bardzo długiego, bardzo dużo zwrotów akcji było. Ale jednak, jednak zakończenie okazało się totalnym zaskoczeniem i mnie i prawdopodobnie was wszystkich, no bo tego zaskoczenia poprzedniego odcinka z szukania szalonokiego bufalo nikt się nie spodziewał, jeszcze nikt pewnie tego nie odkrył, także jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana szalonokim bufalo, to zapraszam tymczasem. Dziś, moi drodzy, szybciutko w podskokach e, przeska przeskakujemy, bo dzisiejszy odcinek ma być o wiele krótszy, przeskakujemy do szukania potwora okonia dręczyciela. Jak widzisz, mam już e, wyposaż błystkę z płetwy szczupaka. O co w tym chodzi? Aby zdobyć tą błystkę, po prostu musisz e, złowić pięć szczupaków. E, już idziemy na, na Czechy. Musisz złowić pięć szczupaków niecięższych, czyli lżejszych, mówiąc prost, niż... Niż pół kilo. Jak łowić szczupaki, to już Ci nie będę pokazywał, bo to jest temat na osobny odcinek. Mogę Ci jedynie pokazać fajną miejscówkę, gdzie możesz złowić szczupaka, i mogę Ci jedynie podać taki szybki protip. Jeżeli naprawdę chcesz tą misję szybko wykonać, no to oprócz tego, że będziesz łowić szczupaka na, na, na spinning tradycyjnie, możesz dodatkowo go również łowić na grunt. To taki mały protip ode mnie. Rzucasz na żywce dwie wędki, w zależności oczywiście od Twojego poziomu, czy masz sto jak na wędki. Przypuszczam, że na niskim poziomie na jedną wędkę sto jak już mieć masz. Mówiąc bardzo łopatologicznie, także rzucasz sobie, rzucasz sobie elegancko. Tutaj Ci pokażę taką miejscówkę. Mój, ten pomost, w którym startujemy, jest według mnie w ogóle idealnym miejscem do łowienia karpia. Mam markery, tutaj, tak jak widzisz, fajnego karasia i też fajne karpie. Łowiłem, mam tu też fajną miejscówkę na liny i o tym wszystkim, moi drodzy, ci zdecydowanie opowiem. O tym Ci opowiem w następnych odcinkach. I tu są miejscówki według mnie bardzo fajne, tam rzucasz pod te krzaczki, pod tą trzcinę, tu między tą, te lilie wodne. Moim zdaniem, to są fajne miejscówki, żeby szybko złowić szczupaczka. Tu patrząc, też na mapie jest ta płycizna, więc tu szczupaczek będzie grasował. Zobacz, tutaj na skraju. Łowiłem karpie, tutaj jest głębiej. Tak samo liny biorą też na tych innych markerach, ale to już jest osobny temat. No dobra, próbujemy. Zobaczymy, czy nam się uda tego okonia tu złapać. Jest napisane, że na obrzeżach, więc zakładam, że albo z tej strony, albo gdzieś, nie wiem, przy brzegu środka wątpię, szczerze wątpię, żeby. Żeby on miał być gdzieś przy środku, raczej to jest na skraju, tak mi się wydaje. Czyli stawiam, że tutaj, no dlatego też z wygody, bo blisko, blisko mojego pomostu. Tutaj też łowiłem fajne, fajne szczupaczki, więc myślę, że ten potwór może się tutaj gdzieś znajdować. Nie ma innych wytycznych. Ciekawe tylko, jak długo będziemy na niego, moi drodzy, polowali. To jest takie tutaj... Podstawowa rzecz. No i czy nasza wędka wytrzyma, bo nie wiadomo ile ten potwór waży. Buffalo miał 5,5 kg i dobrze, że złowił mi się w inny sposób, bo bym pewnie nie dał rady na, na wędce. A to dlaczego biorę słabe wędki tutaj też na, na leśną willę w Czechach, to jest opisane w odcinku Jak szybko zarabiać i wbijać XP. Czyli jak awansować, jak levelować bardzo szybko na tych niskich poziomach. Zrobimy sobie tu z przytrzymaniem. Nie wiem, jak okoń bierze. Szczerze, nie, nie łowię okoni, nie lubię łowić okoni. Czasem się jakiś tutaj trafi, jak szczupaczka. Łowię, jak na czerwone robaki łowiłem. Też niestety mi okoń się, się zdarza, że trafi. A ja bardzo, bardzo nie lubię. Coś mamy, ale to raczej nie będzie chyba ten potwór. Nie, coś puściło z zaczepu. Nie zacinamy, moi drodzy, jak tak szybko ryba bierze delikatnie, bo ona wypuści to z pyska. Nie zdążysz zaciąć. Jak tak delikatnie zacina, to musisz ją wziąć podstępem. Ona musi chwycić to po prostu do pyska. Na dwójeczce prędkości jadę. Na szybszej nie chcę. No, możemy spróbować z szybszą, ale wydaje mi się, że jest ok. I z przytrzymaniem. Chociaż czupaki też bez problemu łapię. Jeśli chodzi o o... Znaczy nie, szczupaki chyba nie, bardziej basy plamista, Bez problemu jeśli chodzi o ten tryb powolny, nie? Także tu... To już tutaj jest eksperymenty, testy wiecie, testy AB tak zwane. Co działa, co nie działa, to już musisz sobie testować, tu nie ma jakiejś złotej receptury. Natomiast szukamy teraz tego okonia. Okonia łowić na spinning, no jest to na pewno jakieś wyzwanie. Mówię, najchętniej bym tego konia w ogóle nie łowił, ale zawsze tam chyba 1500 czy ileś za to misję dają, troszkę XP jest, także e... uważam, że warto, warto spróbować w ogóle, uważam, że warto misję, moi drodzy, robić, warto robić różnego rodzaju misje, e... bo daje Ci te szybkie, szybkie, szybkie punkty i też dodatkowe pieniądze, tak naprawdę ni nic Cię to nie kosztuje, no bo w przypadku tej misji, no to, to, to tyle co cię kosztuje, to złowić 5 szczupaków, no, nie inwestujesz w to nic, tak? Także... To tyle. No nie wiem, nie wiem, czy tutaj jest sens, moi drodzy, w ogóle łowić w tym miejscu, czy musimy się przenieść w inne. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na tego potwora, czy nie jest dobre. Wiem, że na bufale ostatnio polowaliśmy bardzo długo. Yy, w międzyczasie nam się zwykłe trafiały bufalaki. Także no wcale się nie zdziwi, jak tu nam się w międzyczasie jakiś szczupak trafi, czy zwykły okoń. Raczej tak dobrze to nie ma, żeby, żeby od razu nam przecież potwór wziął, no bo to byłoby, moi drodzy, zbyt piękne, aby było prawdziwe. Coś było, ale się zmyło. No, musisz po prostu wyczuć tą rybę. To jest też kwestia szczęścia. Raz się udaje, raz się nie udaje. Raz pod wozem, raz na wozie. Oko, życie, nie? Moi drodzy, życie. Raz na wozie, raz pod wozem. Jego nie zmienisz. Pamiętaj, nie zawsze się będzie wszystko udawało. Jak za pierwszym razem My byśmy chcieli wszystko szybko, już, zaraz, a tak się też nie da. Spróbuj wyciągnąć zaczepu. No dobra, to akurat co jest? Aha, chwyciłem pewnie jakiegoś chwasta. I teraz ciekawe, bo może ten chwast nam się przydać do kolejnej misji. Glewiki chyba miałem, ale wiecie co, zatrzymam, bo nie jestem pewien na 100%. Nie jestem pewien na 100%, a jak zatrzymujesz różnego rodzaju śmieci, jakiś woreczek, coś tam, but, coś tam, pamiętaj, że też jest misja, która coś tam jest płatna za to. Mówię, każda misja zawsze jakiś tam tysiąc dodatkowych pieniążków masz jakąś, nie wiem, jakiś zanęty możesz za to kupić, tak? Możesz kupić przynęty, ale no zanęta jest za 800, czy tam dwie są za 400. Tutaj w przypadku akurat czeskiej willi na Karpia, tak? stosuje zanęty i znacznie lepiej biorą, ale to mówię, zrobimy w osobnym odcinku ten, ten temat, wam wszystko pokażę. Pokażę wam też, jak lina ładnie można łowić, bo tutaj też wiele, wielu, wielu z was pisało na na tym czacie, że, że ciężko jest lina łowić, co jest nieprawdą. Lina się dosyć łatwo łowi, trzeba odpowiednio do tego podejść. Nawet takie wyzwanie mogę zrobić, ale nie, raczej całej siatki nie uda mi się linami zapełnić. Nawet wątpię, czy by mi się udało całą siatkę 90 kg, którą w tej chwili mam, zapełnić karpiami. Takie wyzwanie robiłem, miałem to nagrać nawet odnośnie zapełnienia siatki 40 kg. Karpiami udało się, ale to już jest dosyć trudne. Przy 90 kg tutaj jest to trudne. Dlaczego? No właśnie, bo to też chodzi o, o kwestię jaki staw, tak? W przypadku leśnej willi właśnie no karpia nie złowisz większego niż kilogramowy. Coś mamy, ale to potwór na pewno nie będzie żaden. Za łatwo idzie. pewnie szczupaczek nam się jakiś ładny jakiś półkilogramowy trafił. Tak mi się coś moi drodzy wydaje. Chociaż mam mocno. Znaczy słaby mam hamulec. Słabo skręcony gdybym go pod, podkręcił, to pewnie by był większy opór, ale to będzie szczupaczek na pewno. będzie szczupaczek, jak nic, no bo to za łatwo idzie, moi drodzy. Ta wędka nie jest jakaś super. Chociaż nie, wędka jest na 5 kilo, moi drodzy. Wędka jest na 5 kilo, to może to być ten potwór. Rzekomy. O, to by miał mniej niż 5 kilo, serio? Nie, to będzie raczej szczupa. Chociaż, widzowie, oj, chyba go mamy, chyba go mamy. To jest chyba ten okoń. To będzie on. Dobra, no to będzie krótki odcinek, fajnie. Nie będziemy go szukali, czyli widzicie, gdzie znaleźć, jeżeli to jest on. Podkręcimy sobie hamulec w takim razie. Faktycznie, tak to może być on. Bo zobaczcie, podkręciłem hamulec. Mamy go, widzowie. Proszę bardzo. A słabiutki 3 kg, 3 kg, 3 kg, ale jest. Mamy go, zróbmy, moi drodzy. E, oczywiście, sobie zdjęcie. No, bo jak żeby by inaczej, bez zdjęcia, screena muszę sobie zrobić. Zrobię go sobie tak tu. Screenujemy dobrze. Także elegancko. Elegancko mamy misja wykonana. Ja jak już tu wszedłem, to parę linów sobie złowię yy, dla zasady po prostu. I tyle. Tak wygląda właśnie wykonana misja. Zobaczcie, prawie 2500 jeśli chodzi o pieniążki. Dwie monety, no i oczywiście 920xp. No to zawsze, zawsze wiecie. 920xp to jest nawet sporo. Także. Bardzo szybki odcinek. Fajnie, że się udało go nagrać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak tropiłem szalonokiego buffalo, to też, jak najbardziej, moi drodzy, hmm. zapraszam. Tu mogę poświęcić, słuchajcie, jednego markera, którego mam. W sumie te, na, 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 te markery mi tu nie są potrzebne, akurat. I poświęcimy jednego markera, aby wam pokazać, gdzie ja złowiłem tego pięknego okonia dręczyciela. Także, jak ktoś chce, to udostępnię. Jeszcze nawet wam pokażę, gdzie ta lokalizacja jest. To jest tutaj. E, łowiliśmy go, moi drodzy, jak wychodzicie na pomoście na mapie. Baczcie, Mapa. Tutaj e, jest pomost. Swoją drogą, bardzo fajna miejscówka, polecam. I na prawo e, na mapie, patrząc w tą stronę, a, a wychodząc e, jakby, no, wchodząc do gry, no to idziemy na lewo, nie? Idziemy na lewo i tutaj go sobie złowiliśmy. Tam Gałgan się ukrywał na płyciźnie, na Mieliźnie. No to tyle. Ja tu nie będę raczej na tą płetwę coś łowił, bo wątpię, żeby nam się kolejny trafił. Mogę dla żartu sobie rzucić, ale bym się mega zdziwił, jakby się kolejny złowił. Tak mnie też kusiło z tym szalono Bufalo, ale no moi drodzy, już szalonokiego bufalo jednego złowiłem, i, i odcinek był zbyt długi, bo cały odcinek łowienia szalonokiego Bufalo trwał godzinę, także. Tam było dużo perypetii, dużo zwrotów akcji, także polecam, zapraszam do obejrzenia odcinka z Szalonokiego Bufalo. Ja sobie szybko, moi drodzy, muszę screena zapisać, żeby mi gdzieś nie uciekło, no bo już nie będę miał tego jak... Znaczy z nagrania od biedy bym mógł, nie? Od biedy bym mógł, słuchajcie, z nagrania. To Zawsze ma swoje plusy jak się nagrywa. Mam nadzieję, że... No właśnie, bo już się wystraszyłem. Moi drodzy, bo już raz miałem taką sytuację, że... Gadałem, a zapomniałem włączyć nagrywanie. No tak czasem bywa. Yy, więc na szczęście się nagrywa, jest ok. Dobra, to tyle z mojej strony. Fajny odcinek wyszedł, fajnie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie też coś fajnego na pewno porobimy. No i do obejrzenia kolejnych e, moich poradników, które są na tym kanale. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.